Cześć, witajcie. Z tej strony Hubianko, a to jest pierwszy odcinek z... Zagrajmy w Medal of Honor Warfighter. Jak widzicie, jesteśmy już na początku gry. Po prostu sobie zaczynam tą serię z takiego względu, że ostatnio nasza miała ochota na jakiegoś dobrego FPS-a, jeśli chodzi o kampanię. I pomyślałem, że fajnie byłoby nagrać właśnie Medal of Honor. Okej. Okay. Mamy tutaj kolejnego, nie wiem, jak by go załatwić. Dobra, mogę to zrobić w głowę, po prostu strzelić. Myślę, że byłoby bardziej efektownie. Aczkolwiek myślałem, że będziemy mogli go załatwić z noża. Dobra, przejdźmy już ogólnie do komentowania całości gry. Jak widzicie, jesteśmy na początku i musimy podłożyć ładunek. Tak, zakładamy ładunek. Z tego co myślę, to w ciężarówce prawdopodobnie jest coś, czego chcemy się pozbyć. Albo po prostu chcemy stworzyć wybuch, zabić kogoś tam, kto jest. Dobra, teraz się pozbędziemy tego. Bardzo ładnie. Przejdziemy tutaj. No i detonujemy. Pięknie. Łożesz, pięknie, zobaczcie na to. No i właśnie widzicie, Medal of Honor z tej dobrej strony. Oczywiście, dobra. O, dobra. Są mi wrogowie. Bardzo ładnie rozwaleni. Lecimy do przodu. Ale widzimy, wszystko się wali po prostu. Chciałem powiedzieć, że to jest właśnie Medal of Honor, te efekty specjalne. Kampania, tu jest wszystko tak idealnie zrobione. Dobra, widać, że... Nie dosyć, że mamy tutaj po prostu wrogów, którzy płoną, nie chcą walczyć za bardzo. O. Tak myślę momentami, że trochę przesadzone jest to, ten wybuch. No ale, kto wie. Wygląda wszystko bardzo realistycznie. Okej, okay, dobra, idziemy szybko po tych. Tutaj. Do celu, musimy uciec po prostu z tego. Z tej masakry, która nas tutaj spotkała. To jest w pewnym stopniu część planu, tylko że nie wyszło tak jak chcieliśmy. O, helikopter? Tak, helikopter. Najpierw pozbędziemy się tutaj tych, piechoty. Ja nie mogę trafić tego. Dobra. Tutaj mamy SMAP. Szybko bierzemy SMAP. No i szybko, stary. Łoooo, pięknie. No i to jest to właśnie. Wybuchy i jeszcze raz wybuchy. Efekty specjalne. Mam zaszczyt, moi drodzy, pokazać wam fenomenalną grę na moim kanale, którą jest Medal of Honor Warfighter. Zostańcie do końca oczywiście. Bo na początku zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. Pewnie będziecie pytać, dlaczego tą serię nagrywam ogólnie i co w związku z tym? Ale to zaraz wam powiem oczywiście, jak znajdziemy wolny czas. Teraz zobaczymy, co nas czeka, bo daj, tak, Medal of Honor Warfighter. Oczywiście piękne logo. No i teraz będzie nas czekać tutaj. Maina. Dialog. Myślę, że jeśli chcecie, teraz powinna się pojawić adnotacja, która pokaże wam czas, do którego możecie się przejść, jeśli chcecie po prostu ominąć tą tutaj właśnie te pompki jego, tą rozmowę, taką cutscenkę. Jeśli chcecie przejść od razu do akcji, to oczywiście przejdźcie do minuty, która jest w adnotacji. Ogólnie pytaliście, możecie sobie tam czytać, po angielsku jest sorki za to, ale pewien youtuber powiedział, Rogalon, Remigiusz Maciaszek, że
właśnie gra, w której mówi się po angielsku, są jeszcze angielskie napisy. Tak samo w filmach, po angielsku jak jest film, angielskie napisy, świetnie się uczymy języka angielskiego. Myślę, że to na dobre wyjdzie. No, no, no. Gdzie my jesteśmy teraz? No, it wasn't. Sigyn hits are lighting up from Manila to East Africa. You pissed somebody off with that fireworks show. No, nieźle. Okej, okay. Stwierdziłem, że powrócę do tej serii ze względu, czy powrócę. Zacznę tą serię tworzyć ze względu na to, że to jest seria jedna, to jest taka gra. To jest gra po prostu, która była dosyć nisko oceniana na polskim YouTubie. Wielu recenzatorów zaczęło tą grę, nie skończyło. Myślę, że nie wiem do końca, czym jest to spowodowane. Kampania, ja już powiem wam od razu z góry, że grę już raz przeszłem. Po prostu krótko po premierze. Przeszłem grę i po prostu powiem wam, że bawiłem się naprawdę dobrze. Bawiłem się naprawdę spoko. I to była naprawdę ciekawa rozgrywka. Dlatego pomyślałem, że fajnie byłoby powrócić do tego. A myślę, że fajnie przyjmiecie takiego FPS-a, bo jak sami wiecie, na moim kanale, szczególnie ostatnio, strategie, różne Assassin, w ogóle różne inne gry, a FPS-ów mało. Jakiś Arab? A odnośnie właśnie tej gry, to sami wiecie, że FPS-ów ostatnio, szczególnie ostatnio, mało jest na moim kanale. الأخوة الذين ستقابلونهم هنا هم أساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم أها no to jesteśmy teraz po prostu الآن هو الوقت المناسب لوجودكم. Dobra, no to idziemy przed siebie. To jest takie szkolenie. Jesteśmy po prostu اسحب تحت الاسلاك الشائكة. Dobra, kucnęliśmy. Teraz Z, aby przejść tutaj. Spacja. No i... Teraz musimy przytrzymać prawym, oczywiście. A, tu musimy trafić. A nie, sorki. Musimy zrobić tak i tak. Okej, dobra. Fajnie. A, tutaj musimy rozwalić granatem. Tutaj grupkę. No to G oczywiście. O, wolno wybucha. Czyżby dalszy etap? Czy jeszcze musimy strzelać do kogoś? Okej, stary, od ciebie amunicja. Ja wam powiem, że mi się strasznie podobało właśnie w Medal of Honor to, że mogliśmy brać od naszych asystentów właśnie. Aha, dobra. No sobie tutaj bez problemu. Chyba chodzi o to. Okej, okay, fajne, bardzo fajne takie wychylenie. Dobra, to musimy podejść. Lewy alt i takie coś. Dobra, bardzo ładnie. Nawet fajna rzecz powiem wam, bo w Battlefieldzie też by się przydała trójce. Nie wiem, czy w czwórce jest, bo nie orientuję się za bardzo, jeśli chodzi o to, ale w... Ale w trójce tego nie było. Okej. Okay. Dobra, rozwalamy szybko, rozwalaj, stary. Dobra. Kolejni. Tu są nasi oczywiście. O, nie możesz trafić. Idziemy, dobra, wyżej, wyżej, spoko. Okej, okay, ruchome cele.
dojdziemy do niego, czy jak? A z Kubany nie chcesz wyjść. O! Dobra. A dobra, podskoczyć trzeba było, spoko. Okej, szybko, nożyk, pięknie, spoko. Sorry, że mój życie uszkodziłem. Dobra, no i teraz... Czyżby koniec? Nie, chyba jednak nie. Aha, dobra, teraz wyjście. Drużynowy, ja tu mi się strasznie to podobało zawsze. Oczywiście będziemy to cały czas rozwijać, wszystko będzie pięknie wyglądało. Różne wszelkie sposoby wbijania się. Granat. Oczywiście, no i... No i po prostu... tutaj musimy iść bodajże... إذا اخترت اليسار سوف تعود إلى التدريب إذا اخترت اليمين سوف تبدأ المعركة. Właśnie tutaj mamy chyba dwie perspektywy. Tutaj mamy kontynuację, continue, a tutaj mamy retry, czyli jeszcze raz możemy. Nie, idziemy tutaj oczywiście. No i po prostu sobie będziemy kontynuować, bo oczywiście... This ain't good. What kind of charges you use? Shaped. Just enough to destroy the truck. Widzimy, że to jest po prostu z naszej pierwszej misji. Tam widać było na ekranie te wybuchy wszelkie. Tak, to jest to. Zdecydowanie. Ach. No i myślę, moi drodzy, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami na razie żegnam. Na razie. Cześć!